Macie witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Arkadiusz Iwaniak, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie przewodniczący, Nowa Lewica rusza ze swoim flagowym pomysłem w Polskę. Rozpoczęli Państwo zbiórkę podpisów pod projektem dotyczącym renty wdowej. Podpisy będą zbierane także w regionie radomskim, m.in. w Lipsku czy w Pionkach. Panie przewodniczący czy ten pomysł przyniesie sukces wyborczy nowej lewicy? Ja nie wiem, czy przyniesie, czy nie przyniesie. My to robimy z zupełnie innych powodów. A W ogóle mamy cały pakiet dotyczący seniorów. To jest bezpieczny senior, tak my to nazywamy. I to prawda, co pan redaktor powiedział, że dzisiaj jeździmy po ziemi radomskiej. Jesteśmy w Lipsku, będziemy w Pionkach, będziemy w Iłży, będziemy w Białobrzegach, a więc trochę pojeździmy tutaj po terenie. Będziemy zbierać podpisy pod tym projektem obywatelskim, co warto podkreślić, bo my ten projekt złożyliśmy w zeszłym Roku na początku, jakoś w kwietniu, marzec, kwiecień, składaliśmy ten projekt do Laski Marszałkowskiej. On trafił niestety do zamrażarki sejmowej przez panią Co było do przewidzenia. Co pewnie było do przewidzenia, chociaż tu warto podkreślić, że w 2015 roku niemal ten sam projekt pani poseł Bańkowska składała i wtedy Prawo i Sprawiedliwość poparło ten projekt ustawy przeciwgłosowała rządząca koalicja Platforma i PSL, ale okej. Okay, dzisiaj jakby mamy nowe rozdanie, dlatego zdecydowaliśmy się, żeby to był projekt obywatelski. Musimy zebrać minimum 100 tysięcy podpisów. Dlaczego to jest, czy jest projekt obywatelski? Bo on nie ulega dyskontynuacji. A więc m, projekty poselskie mija kadencja, Kończą się ich nie ma. Natomiast projekt obywatelski musi być po wyborach, jeśli nie w tej kadencji, to po wyborach musi być poddany pod dyskusję i rozważanie Wysokiego Sejmu w ciągu 6 miesięcy. Więc ten projekt i tak będzie dyskutowany, i tak będzie dyskutowany. My zakładamy, że zbieramy do końca marca podpisy zgodnie z ustawą. A pani marszałek ma trzy miesiące, żeby poddać go pod dyskusję i rozpatrywanie wysokiego sejmu, więc e, zobaczymy, jak to się e, zdarzy. Jest to projekt, który e, spotkał się z dużym oczekiwaniem, bo my w zeszłym roku w trasie letniej lewicy, jeżdżąc po Polsce, mówiliśmy o tym pakiecie bezpiecznego seniora i o tym projekcie ustawy. Dostaliśmy dużo informacji zwrotnej, e mailowej, i telefonicznej, i listownej również żeby się zająć poważnie tym projektem, tak żeby go naprawdę wdrożyć. My dzisiaj z tych informacji, które mamy około półtora miliona osób czeka na ten projekt wdów i wdowców. Ale dlaczego czekają, bo dzisiaj ich sytuacja finansowa w trudnej Dość kryzysowej, też sytuacji, gdy umiera jeden ze współmałżonków, sytuacja finansowa się zdecydowanie pogarsza, a przecież część kosztów stałych pozostaje na tym samym poziomie. Czy jest jedna osoba, czy są dwie osoby, to czynsz za mieszkanie trzeba takie sam zapłacić, ogrzać ten dom trzeba, więc te koszty nadal są, a jest człowiek zostaje tylko z jednym świadczeniem emerytalnym, bo w tym projekcie zakładamy, że będzie plus 50%. Tego kolejnego oświadczenia, czyli po współmałżonku. A więc to jest projekt, który nie robimy tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać czy też zwiększyć swoje szanse. Tylko dzisiaj widać, bo najsłabszą grupą społeczną tak naprawdę są właśnie emeryci. To są osoby starsze. To są wszyscy ci, którzy przepracowali całe swoje życie zawodowe i chcieliby na emeryturze żyć normalnie, godnie, nie musieć wybierać między czynszem, lekami a jedzeniem, bo bardzo często tak to jest, bo przecież do biura i tutaj w Radomiu, jak mamy dyżury, przychodzą takie osoby, które po prostu mówią o tym, bo bo mówię, te emerytury są dzisiaj takie, jakie są. To są nie zrzucam odpowiedzialności na nikogo. To są zaszłości wieloletnie. Więc po prostu to jest projekt, który będzie wspierał te osoby w dość krytycznej sytuacji Panie, rodzinnej. Przewodniczący pan w Nowej Lewicy odpowiada za ten projekt. Podobną inicjatywę mają ma polskie stronnictwo Ludowe. Może jakaś, jakiś pomysł współpracy właśnie z Polskim Stronnictwem Ludowym? E, budowania wspólnego projektu? Nie byłoby łatwiej, aby, aby taki projekt, <słuch> mówiąc krótko, przepchnąć w Sejmie? To znaczy tak. No po, po pierwsze, nasz projekt jest. Można go zobaczyć i przeczytać. Projektu z Polskiego Stronnictwa Ludowego nikt nie widział, choć posłowie i posłanki PSL-u o tym mówią. Proszę zapytać, czy ten projekt jest. Bo ja wiem, że go nie ma. Mhm. Natomiast e, e, mówi też Platforma Obywatelska, że pracuje nad takim projektem. To znaczy, my jesteśmy otwarci, żeby było jasne. My chcemy załatwić sprawę, stąd też, żeby było jasne, e, moment, w którym zaczęliśmy zbierać podpisy. Bo tak jak powiedziałem na początku, do końca marca. I do końca do, do czerwca, do końca czerwca, pani Marszałek musi go poddać pod głosowanie. Zrobiliśmy to w sposób e, przewidując pewne konsekwencje i w sposób perfidny, żeby było jasne. E, bo nam zależy na tym, żeby załatwić sprawę emerytów. I to jest rozwiązanie też systemowe. To nie jest trzynastka, czternastka, którą będziemy dawać co roku i będziemy mówić, to my, Lewica, proszę bardzo, w tym roku jest fajnie, głosujcie na. Nie. To zrobimy raz. Wdrażamy i wszyscy o tym zapominają, tak to funkcjonuje. Więc to jest rozwiązanie systemowe i my podchodzimy do tej sprawy w ten sposób. Wszyscy, którzy będą chcieli e, nad tym projektem, gdy on będzie poddany pod pracę Sejmu, popracować, jesteśmy otwarci. Możemy to zmienić. Jeśli to będzie na korzyść osób starszych, emerytów, wdowców, to wszystko możemy zmienić, z tym, że e, musimy pamiętać, bo tam PSL chyba próbował nas przelicytować znaczy przynajmniej słownie, e, bo oni mają pakiet chyba pięciu ustaw, których trochę tak jak Yeti, wszyscy o tym mówią, nikt nie widział. E, ta us nasza ustawa jest de facto, bo my musieliśmy, żeby zarejestrować komitet inicjatywy ustawodawczej, musieliśmy go złożyć do pani marszałek, tak? I wtedy rozpoczynamy zbiórkę e, podpisów. Tam chyba jest mowa o tym, że będzie cała emerytura dziedziczona. Trzeba patrzeć też na możliwości budżetowe, a więc i możliwość przekonania prawa i sprawiedliwości a więc dzisiaj rządzących do tego, żeby ten projekt był wdrożony. My ten projekt konsultowaliśmy. W pierwszym projekcie z 2015 roku było 25% tej, tego świadczenia emerytalnego. Po współmałżonku, teraz jest 50, w wyniku konsultacji. Ba, powiem więcej: z tego projektu wszyscy ci, którzy już dzisiaj są wdowcami, będą mogli również skorzystać, bo to będzie możliwość naliczenia wstecz również renty wdowiej. Wszyscy bez względu na to, czy to będą mundurowi, czy nauczyciele, czy rolnicy, czy ci, którzy mają to świadczenie wypłacane z ZUS-u, też będą mogli z tego skorzystać przy jednym założeniu i to jest wniosek środowiska seniorów, żeby był ten limit górny i to są trzy średnio miesięczne emerytury. Dzisiaj to jest na poziomie 7600 brutto. Po waloryzacji, którą zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość, to będzie około 8000 a więc to jest projekt szeroko konsultowany z Polskim Związkiem Emerytów, Francistów Inwalidów, ze stowarzyszeniami zajmującymi się sprawami seniorów. Więc po prostu pracujemy, jeździmy, o tym mówimy. Zależy nam na tym, żeby zebrać jak najwięcej podpisów, bo wtedy presja na rządzących będzie zdecydowanie większa. Dlatego czerwiec przed wyborami, bo będzie większa presja, żeby wymóc to na Prawu i Sprawiedliwości. Tym bardziej, że głosowali za tym projektem, więc albo wtedy byli za, albo coś było w grze, bo po prostu byli w opozycji. Więc w opozycji łatwo zagłosować za. To jest dobry projekt i tak jak powiedziałem, oczekiwane. I rozwiązujący sprawę systemowo. Mm -hmm. O współpracy opozycji przed wyborami, ale też i partii opozycyjnych przed wyborami, ale i po wyborach jeszcze będziemy w naszym programie rozmawiać. A dziś w tym momencie przeniesiemy się na chwilę tutaj na nasze Radomskie Podwórko. Panie Przewodniczący, nowa lewica w Radomiu od lat podnosi kwestię podziału administracyjnego. Uważa, że Radom został skrzywdzony reformą administracyjną z 1998 roku, która to zdegradowało ponad 200 tysięczne miasto do roli ośrodka powiatowego. O tym na naszej antenie mówił między innymi Waldemar Kaczmarski, przewodniczący Nowej Lewicy w Radomiu. Panie przewodniczący, jest pan z Płocka. Czy w płocku jest zrozumienie dla Radomia w tej sprawie? Czy myślą sobie państwo może, że w tym Radomie, bo tak, tak, tak zwyczajnie oszaleli? To znaczy oczywiście, tak jak Radom, tak Płock został zdegradowany tak naprawdę do miasta powiatowego. Przecież byliśmy ośrodkami wojewódzkimi i myślę, że dzisiaj z perspektywy środków unijnych też byłoby łatwiej dzielić tymi pieniędzmi. A też bardzo często przebywając tutaj na tej ziemi, słyszę, że Płock skorzysta z tego, że ma marszałka od siebie, więc myślę, że to też jest potęgowane w ten sposób. Bo no faktycznie, taka jest opinia. Tak, bo mm -hmm. faktycznie te pieniądze w Płocku z Urzędu Marszałkowskiego są zdecydowanie większe niż Radom czy Siedlce, tak? A więc widać tą dys dysproporcję. Mówię to naprawdę szczerze. I mówi to ne... pani jako osoba z Płocka. Tak, mówię to jako osoba z Płocka. My chwalimy sobie pana marszałka Oczywistych względów. Jak tu przyjeżdżam, bardzo często słyszę, że jest pewna niesprawiedliwość. Ja się z nią zgadzam, żeby było jasne. tak? Uważam, że to bez względu na to, skąd pochodzi marszałek. Bo dzisiaj jest słodka, jutro będzie z Radomia, albo Siedlec, więc. No ponad to 20, powinno 20 być... lat jest słodka, prawda? Także <laughs> ale, to, są, to, jest, to jest złoty czas <laughs> dla Ale panie rektorze, to my mieszkańcy o tym decydujemy. tak? tak no, to jest prawo no, wyborcze. Mm, bo... Oczywiście. Powinno to być inaczej dzielone, żeby było jasne. I mówię to ja, mieszkaniec Płocka, ten, który <gry> najwięcej korzysta. No, może nie ja prywatnie, ale jako mieszkaniec. Mm -hmm. Natomiast my, jako Lewica, jakiś czas temu zgłosiliśmy powrót do e, czasów sprzed reformą, o której pan redaktor wspomniał, do 49 województw. A, bo to, no, to by naprawdę nadało rangę. Myślę, że ten pieniądz, widziany e, tutaj w Radomiu, z Warszawy, zupełnie inaczej wygląda, niż ten pieniądz widziany z Radomia, tak? tak. Czy z Płocka, czy z Siedlec, e, z Ostrołęki. Może nie 49, ale trochę inny podział, e, bo tak naprawdę Mazowsze jest tak dużym województwem. E, kompletnie niespójnym. E, bardzo ciekawym oczywiście. Natomiast, no... To jest ogromny ośrodek. Chociażby go przejechać, tak jak rozmawialiśmy, że jeździmy z Rentą Wdowią, to musimy to podzielić na kilka etapów. A przecież są województwa e, wielkości okręgu e, właśnie tego Radomskiego, jak chociażby Lubuskie. Więc e, no, wypadałoby coś zrobić. Tym bardziej Radom jako drugie miasto na Mazowszu. No, ma ambicje i kompletnie się nie dziwię. I, I oczywiście powinni mieszkańcy tutaj o to zabiegać i pewnie powinniśmy się nad tym pochylić, ale musimy pamiętać również o konsekwencjach. Bo to są ogromne konsekwencje. Ponownie trzeba by wszystko przebudować. Być może zupełnie też trochę inny podział. Pytanie, czy też w tym województwie te powiaty, czy może inne pytanie, czy inny województw też trzeba, nie trzeba by okroić. Więc myślę, że trzeba by na ten kontekst spojrzeć trochę szerzej niż przez pryzmat samego radomia. Ale jest coś na rzeczy i myślę, że jest temat do rozmowy. Pytanie jest też takie, czy to jest ten czas i czy dzisiaj Polskie stać na to? Ja nie chcę, nie chciałbym, żeby ktokolwiek odebrał, że zbywam w ten sposób. Ale to nie jest taki problem na zasadzie, Cyk jutro e, zmieniamy. Jestem otwarty na takie rzeczy jako mieszkaniec e, Płocka, a więc też miasta, które zostało w jakiś sposób pozbawione waloru e, miasta i czy też stolicy województwa. E, a m, pamiętam jeszcze te czasy, pamiętam, jak korzystaliśmy z tego i wiem, że gdyby środki na województwo było, były dzielone w płocku, no to na pewno by to się odbywało zdecydowanie e, inaczej. Może to nie jest tak, że Warszawa najbardziej na tym e, korzysta, bo tak naprawdę my... Na szczęście, jeśli chodzi o podział środków unijnych, jesteśmy wydzieleni i jest inne przeliczanie. Mhm. Od niedawna? E, tak, od niedawna. Natomiast mimo wszystko no, ktoś o tym decyduje, tak? siedzący właśnie w Warszawie, ale pochodzący z Płocka. Mhm. Więc mhm. ja oczywiście mógłbym podziękować, ale znam tą perspektywę, bo bardzo często tutaj jestem nie tylko w Radomiu, ale i w, w powiatach dookoła i na ten temat rozmawiamy i to jest po prostu widoczne. Mm -hmm. Można odnieść wrażenie, panie przewodniczący, że zawsze jest jakieś ale. Prawo i sprawiedliwość dziś mówi o wojnie w Ukrainie, o wysokiej inflacji. Wcześniej też były inne argumenty. No właśnie, zawsze ale. Kiedy jest ten właściwy moment, kiedy będzie ten właściwy moment, aby, aby podjąć ten trudny politycznie temat? Znaczy, myślę, że jeśli o tym rozmawiamy, no to warto byłoby się zastanowić, czy taka struktura samorządowa, no, bo rozumiem, że to musi być, tak jak powiedziałem, szerszy kontekst. Nie tylko tutaj radom i powiat dookoła, bo też są inne województwa. Może trzeba dołożyć jakiś powiat? Może trzeba wyjąć jakiś powiat, więc a może powiaty jakoś inaczej podzielić, te miejscowości powinny trochę poprzechodzić. To powinniśmy na to spojrzeć niewątpliwie szerzej, ale też się na przykład zastanowić, czy taki podział administracyjny w sensie gmina powiat, województwo. Czy taka, takie kompetencje, jakie dzisiaj ma wojewoda i marszałek, czy tego nie uzupełnić i jakoś nie połączyć? Ja nie mówię, że jestem tego zwolennikiem, ale jeśli mamy myśleć o, w kontekście tego, co pan redaktor zapytał, to musimy na to zdecydowanie szerzej spojrzeć i wtedy po prostu porozmawiać na ten temat. Ja jestem e, zwolennikiem tego, żeby o każdym problemie po prostu rozmawiać, ale nie tylko przez pryzmat jednego miasta. Bo po tylu latach tej reformy powinniśmy przeanalizować, czy na pewno wtedy, wówczas, ją dobrze skroiliśmy i czy dzisiaj dobrze na nas leży. Tak? Patrząc w ten sposób, to jest trochę tak jak z gimnazjami: zrobiono, potem, jak już zaczęło się to układać, znowu zlikwidowano. Więc y, dzisiaj też musimy popatrzeć na to, czy to wszystko jest dobrze skrojone. Bo być może z punktu widzenia radomia no jest pewien dyskomfort, ale mm -hmm. jeśli chodzi o Radomia obejrzenia... częstochowy, koszalina w tak, tych miastach. Tak, jest tak więcej. No, ale oczywiście, że jest więcej. Mm. Ach wieczna rywalizacja między Toruniem a Bydgoszczą, czyli mm. wspomniane Lubuskie, a więc Gorzów i Zielona Góra. To są te rywalizacje przecież. Natomiast no mówię, tylko tu nie chodzi tylko i wyłącznie o ambicje. Rozumiem, że z perspektywy mieszkańca chodzi o to, żeby wszystko lepiej funkcjonowało. I chciałbym, żebyśmy na to w ten sposób patrzyli. Jak, jak system funkcjonuje? Jaką mamy łatwość w uzyskiwaniu nie wiem, odpowiednich dokumentów, e, pozwoleń i tak dalej, i tak dalej. Jak, e, no bo rozumiem, że to wtedy jest i reforma sądownictwa, podziału sądów, a więc naprawdę bardzo, bardzo szeroko trzeba by na to spojrzeć. Mm -hmm. Czy pani i pana zdaniem Koalicja Obywatelska Polska 2050, Nowa Lewica i PSL będą w stanie porozumieć się w sprawie utworzenia wspólnego rządu po wyborach? Takie pytanie zadał uczestnikom sondażu SW Research dla dziennika Rzeczpospolita. Więcej Polaków mówi nie. Ponad 41% badanych, niż tak, których jest ponad 30%, 28% badanych nie ma zdania. Panie przewodniczący, Polacy nie wierzą w porozumienie opozycji, być może nie wierzą, bo opozycja tu teraz, tu i teraz przed wyborami nie jest w stanie porozumieć się w sprawie wspólnych list wyborczych. Znaczy ja bym tego nie puentował w ten sposób, panie dyrektorze, że nie jesteśmy w stanie się porozumieć. Te rozmowy trwają, jeszcze niczego bym nie przekreślał. Być może to jest tak, że ta perspektywa narzucona przez przewodniczącego Tuska yy, powinna być dłuższa, nie taka, że macie czas do końca roku, potem do końca stycznia. Yy, myślę, że tych decyzji się tak łatwo nie podejmuje. Zresztą, jeśli chodzi o wspólną listę, to jak. To dla tych osób, które nas oglądają i słuchają. Jeśli chodzi o z punktu widzenia opozycji, to no, jeśli mamy to zrobić, to po to, żeby pokonać prawo i sprawiedliwość i zmienić tą rzeczywistość w Polsce. tak? Nie tylko wziąć władzę po to, żeby ją wziąć, e, tylko zmienić Polskę, tak? a więc pieniądze z KPO, e, przywrócić praworządność, sądownictwo, e, tak naprawdę stosunki z Unią Europejską. Jest tych spraw wiele. Po to chcemy wziąć tą władzę wspólnie na opozycji, bo o tym rozmawiamy. Ale żeby to zrobić trzeba się zastanowić czy jeśli chodzi o metodę przeliczania to metodę Donta, czy Dont dobrze podzieli jak będziemy razem na wspólnej liście czy jak będziemy w czterech ośrodkach tak startowali z czterech e, różnych komitetów wyborczych kiedy uzyskamy tą przewagę. Jeden i drugi wariant jest e, powinien być dzisiaj brany pod uwagę i może być rozpatrywany, więc mało tego. Dzisiaj jeszcze bym nie mówił, że na pewno nie wystartujemy razem, ale oczywiście ma Pan rację, mm. bo jak e, Polacy patrzą na to, że nie możemy się dzisiaj do, porozumieć, bo trochę jest to w ten sposób przedstawiane, no to mówią na pytanie, czy będziemy współrządzić, no i jeśli dzisiaj nie, no to jutro też, tym bardziej nie. Natomiast, żeby było jasne, jeśli chodzi o Senat, to mamy to praktycznie dogadane i tu będzie porozumienie i, i będzie pakt senacki, także będziemy jako opozycja wystawiać jednego kandydata. No bo Senat jest również potrzebny do tego, żeby, bo my przez pierwsze pół roku będziemy musieli naprawdę szybko pracować, mhm. żeby wiele rzeczy odkręcić. No, 4 lata temu to się udało. Tak, 4 lata temu się to udało, choć gdzie gdzieniegdzie było tak, że niby był pakt, ale ktoś jeszcze z boku, z innego ugrupowania startował. Dzisiaj jesteśmy dogadani, że tego nie będzie. Jesteśmy również po, rozumieniu, po porozumieniu, że nie będzie przejść w tej chwili z jednej do drugiej partii. A jeśli będą takie próby, to my, my nie, nie, nie podbieramy sobie osób. Jeśli chodzi o to, co się wydarzy po wyborach, to wiem, że już są powołane zespoły, które rozmawiają na ten temat. Co będzie kluczowe po objęciu władzy? Mm -hmm. Z punktu widzenia Polek i Polaków, Polski, naszej rzeczywistości, tego, co się dzieje za wschodnią granicą, ale również tą zachodnią i naszej współpracy z Unią Europejską, ale też sytuacji gospodarczej, społeczno-gospodarczej, bo to są te wszystkie, te wszystkie aspekty, i też rozmawiamy o tym, co dla której partii, bo musimy pamiętać, że to będzie koalicja czterech ugrupowań. Ale takie rzeczy się udają, jak chociażby we Włoszech. Tam każdy odpowiada za swoją działkę za to, co, w czym jest najlepszy. Więc myślę, że takie. Rozumienie wypracujemy, e, niewątpliwie nie pokłócimy się o władzę, mało tego, myślę, że e, pragmatycznie na to patrząc, to matematyka zdecyduje. Mm -hmm. Bo nawet jeśli dzisiaj wystartujemy z różnych komitetów i każdy z nas będzie walczył, co jest zrozumiałe. Będzie walczył, żeby mieć jak najwięcej tych posłów. Nawet jeśli będziemy na jednej liście, to każdy jednak będzie, będziemy wewnętrznie rywalizować o to, czy tych posłów lewicy będzie więcej, czy tych z Platformy Obywatelskiej, czy będziemy w osobnych komitetach, to mimo wszystko ta rywalizacja będzie. Najważniejsze, żebyśmy się nie atakowali w sposób brutalny, frontalny. To, że będzie rywalizacja. No, Gdzieś tam się pewnie pojawią jakieś małe konflikty, ale to będzie załatwiane na poziomie krajowym, z tego co wiem. Więc my zresztą jako Lewica jesteśmy za tym, żeby wystartować e, razem na wspólnej liście. Trochę tutaj e, partia Szymona Hałowni i Kosiniaka Kamysza mają inny pomysł na to, a więc Polska 2050 i PSL. Ale my to szanujemy, bo, bo każdy musi patrzeć trochę przez pryzmat własnego ugrupowania politycznego, ale tak jak Pan powiedział, najważniejsze jest odpowiedź na to pytanie: czy jesteśmy w stanie wspólnie utworzyć rząd i tak zarządzać Polską, żeby to wszystko, co u, my uznajemy, że jest złe, żeby po prostu naprawić i zapewniam Państwa, że tak też się wydarzy, bo. Bo po prostu wiele rzeczy nas łączy. Mhm, ale żeby tak się też wydarzyło, muszą państwo wygrać wybory. To I prawda. mówi się też o takich mniejszych listach, nie szerokich, właśnie z, z koalicją obywatelską PSL-em Polską 2050, ale są głosy, a w zasadzie już takie pewne wstępne, nawet uchwały, które mówią o wspólnym starcie nowej lewicy. Partii Razem, Polskiej Partii yy, socjalistycznej. socjalistycznej i Unii Pracy. No tak, właśnie, to, to znaczy, to... Daniel, tak, że oczywiście, że nikt gruszek w popiele nie zasypuje, tylko pracujemy, przygotowujemy się. Z tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, my jako lewica jesteśmy za tym, żeby wystartować na wspólnej jednej liście jako opozycja demokratyczna. Natomiast jeśli to się nie uda zrobić, to my jesteśmy przygotowani na to, żeby szerokim frontem lewicowym. Wspólnie, czy też razem, po prostu wystartować i to, żeby to był komitet lewicowy. I nad tym też pracujemy. No, I myślę, że każda z pozostałych partii tej opozycji demokratycznej również się do tego przygotowuje, przecież nawet dzisiaj spotykając się z ludźmi w Lipsku, naszymi członkami, ale też i w Radomiu, i potem w Pionkach i w tych wszystkich miejscowościach, o których wspominałem też o tych wyborach będziemy rozmawiać, bo przecież tych kandydatów trzeba mieć, 18 nazwisk, więc to nie, nie można czekać do końca czerwca, czy do momentu, jak z, wybory zostaną ogłoszone i, i, i wtedy tej pracy będzie na tyle dużo, żebyśmy jej mogli nie wykonać. Więc dzisiaj rozmawiamy o kandydaturach. Jeśli będzie decyzja, startujemy razem, no to wybierzemy te nazwiska, które przyniosą najwięcej punktów, bo tak powinniśmy na to patrzeć z punktu widzenia wyborczego, wspólnej listy, czy nawet czterech oddzielnych list. Nowa Lewica jest gotowa iść do wyborów do wspólnie, razem z innymi partiami opozycyjnymi, mówił w programie Kontrast nasz dzisiejszy gość, gość, poseł Arkadiusz Iwaniak, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję państwu i oczywiście zapraszam na kolejny Kontrast już jutro. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.